Władze Kalifornii dopuszczają możliwość odbierania dzieci rodzicom, jeśli nie wyrażą oni zgody na zmianę płci. Przyjęto przepisy, które w praktyce uderzają w zdrowie i życie najmłodszych. Zgromadzenie Stanowe Kalifornii, w którym liczący się głos ma Partia Demokratyczna, zatwierdziło nowe prawo. Prawo, które po pierwsze popiera transseksualizm u dzieci, ale po drugie występuje przeciwko rodzicom, którzy na to nie chcą wyrazić swojej zgody. W myśl ustawy każdy rodzic, który nie tylko sprzeciwi się temu, aby jego dziecko mogło zmienić swoją płeć, ale również nie okaże mu w tym procesie wsparcia, musi liczyć się z surowymi konsekwencjami. Jedną z nich jest utrata władzy rodzicielskiej na rzecz innego rodzica lub samego państwa. Zwolennicy tego rozwiązania argumentują, że leży ono w interesie dzieci i ma na celu stworzenie, i tu cytat, bardziej włączającego środowiska dla młodzieży zróżnicowanej pod względem płci. To jednak w praktyce wprost ograniczanie prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami, czyli zamach na oczywiste prawo. Regulacje wywierają presję na tych rodziców, którzy chcą kierować się dobrem swoich dzieci, stawiają sprawę na głowie, bo to dziecko miałoby podejmować decyzje, które zaważą na całej jego przyszłości. W przeciwnym kierunku podążają Stany, gdzie większość ma partia republikańska. Wśród nich jest na przykład Dakota Południowa. Na początku roku przyjęła ona ustawę Pomagać, a nie szkodzić, która zabrania zmiany płci u osób nieletnich.